mam. Tu coś mam. Z tyłu głowy też. Kogo byś chciał teraz pokonać? Kamerzystę. Oj, to nie są rzeczy na internet. Nie będę nic więcej mówił. Czyli to są aż tak grube tematy. No to wygląda. Też każdy czasami coś odwalał. Marek na przykład w samych gaciach musiał po mieście biegać i po galeriach handlowych. No różne były rzeczy. Gdyby nie te rzeczy, to by nie było takich filmów, znaczy takich wyświetleń wtedy. Właśnie powoli będę wracał do takich filmów, jak robiłem. Cześć Tomek. Jak ty się czujesz po tej, no, spektakularnej przegranej? Cześć. O dziwo dobrze. No. No co mam powiedzieć, no przegrałem. Spodziewałeś się tego, że będzie aż tak źle? Nie spodziewałem się 50-50, bo nic nie było wiadomo o moim przeciwniku i myślałem, że on blefuje z tym, że tyle trenował, albo też myślałem, że rzeczywiście kiedyś trenował i będzie rzeczywiście dobry, więc brałem to pół na pół. Myślisz, że on jest w stanie teraz zawojować środowiskiem freakfightowym? No bo tutaj, wiesz, wszedł z buta, rozwalił najpierw ciebie i teraz może pójść dalej. Myślę, że może tak zrobić. Czy ty miałeś z nim jakiś realny konflikt, czy w ogóle nie irytował cię? Nie, no my to nie mieliśmy zbytnio konfliktu, tylko bardziej chyba pod walkę, żeśmy się już nienawidzili, w sensie, bo jak z kimś się walczy, no to już czujesz do niego tą złość, nienawiść, że musisz wygrać. A jak obrażenia na twojej twarzy? Jakieś mam, tu coś mam. Z tyłu głowy też. Jak się czujesz? No w porządku. A wcześniej nie przyszedłeś, bo musiałeś dojść do siebie, rozumiem. Tak, no musiałem dojść do siebie. Ciężko mi było oddech odłapać, taki wiesz, świeży. Spodziewałeś się, że akurat tak to się zakończy? Nie, nie. Liczyłeś na 3 rundy? No, na 3 rundy też nie. Ale myślałem, że no inaczej. Czyli liczyłeś głównie na to, że po prostu wygrasz? Tak. Okej, okay, a miałeś jakiś plan? Co no, poszło nie tak? Miałem plan taki, żeby on, bo wiedziałem, że on na początku we mnie wleci, domyślałem się, żeby on się po prostu zmęczył, ale no kurde, tak latał, że nie dało rady. Okej, okay, czyli myślisz, że mógł mieć większe na przykład umiejętności? Nie, no ja bardziej myślałem, że on i tak będzie chciał się wystrzelać i wylatywać i się zmęczy w końcu. Ale mimo wszystko no nie udało się tak, jak myślałeś? No, nie udało się. Kogo byś chciał teraz pokonać? Musiałbym pomyśleć. Kamerzysta, ale on tutaj nie zawalczy, raczej to nie wiem. A dlaczego nie zawalczy? Przecież walczył na pierwszej gali. No tak, ale coś tam było, że już chyba odszedł z prime'u. Tak? No. Potwierdzone info? Nie mam pojęcia, coś mi się o uszy ubiło, tak. A czemu z kamerzystą byś chciał walczyć? No bo już na poprzednich konferencjach mnie denerwował. Czym cię denerwował? No, nie wiem, czy oglądałaś poprzednie konferencje. Oglądałam, ale pytam ciebie. No nie wiem, no mieliśmy tam jakiś, o całokształt, o cały czas, o całe życie nasze, które się znamy bardziej, mi się wydaje, że to taka złość już była. A jak ty w ogóle się poznałeś z kamerzystą i jak do tego doszło, że byłeś tam potem tym służącym Kruszwila? Z kamerzystą dawno, dawno temu się poznałem. Był kiedyś taki portal Ask.fm, nie wiem czy kojarzysz. No to tam ja byłem chyba 7 w Polsce w rankingu, on był 1 na świecie, no i tak się poznaliśmy, bo z jednego miasta. Ty byłeś 7 w Polsce, naprawdę, na Asku? Tak jest. To ty zdobyłeś, wybiłeś się na Asku tak naprawdę? No kiedyś tak. Okay. I potem dopiero... Ja przed tym jak doszedłem do kamerzysty i Kruszwila, to już miałem chyba 80 koła na Insta. Okay. Czyli miałeś już swoją jakby pozycję wyrobioną? Znaczy, no to wiesz, inne czasy były. No inne czasy, no już nie jesteś taki stary, ile masz lat? 24. No to jakie inne czasy, no to dzieciakiem się było chyba za Aska, co? No, to było, tak, tak. Wychodzisz mi chyba z kadru, choć troszkę bliżej. Chciałam cię zapytać, jak wygląda sytuacja właśnie z YouTube'em? Czy ty planujesz w ogóle coś działać na nim, czy zakończyłeś totalnie ten etap? Właśnie powoli będę wracał do takich filmów, jak robiłem shorty, tylko że to będą filmy mniej więcej. Bo fajnie się to klika i fajne wyświetlenia robią. A TikTok? Czasami też, bo coś tam czasami dodawałem. Ale bardziej YouTube to twoja bajka. Tak. No dobra, ale poznałeś się z kamerzystą, powiedziałeś mi już w jaki sposób. A dlaczego ty się godziłeś na te scenariusze różne, które on proponował? Czy to było zgodne z tobą? Czy jednak to było narzucane przez niego i przez niego robiłeś to, co robiłeś? Wiesz co, gdyby nie te scenariusze, to nie bylibyśmy pierwsi w Polsce. Wtedy ekipom, no i też każdy czasami coś odwalał. Marek na przykład w samych gaciach musiał po mieście biegać i po galeriach handlowych, no różne były rzeczy. Gdyby nie te rzeczy, to by nie było takich filmów, znaczy takich wyświetleń wtedy. Czyli nie żałujesz tego wszystkiego? Nie, no raz się żyje, co tam. A może chociaż jedna taka rzecz, której żałujesz, czy nie? Musiałbym się zastanowić. Co mamy czas? Nie, no nie wiem. Nie wiesz?
Nie mam pojęcia. Albo że goli na konferencji wtedy nie pojechałem, ale wtedy też nie wiedziałem, o co chodzi z tymi konferencjami. A pamiętasz swoją pierwszą właśnie walkę? Wtedy 44 sekundy chyba było, kiedy przegrałeś. Pamiętam doskonale. Dostałem tu na wątrobę i koniec. No, a jakbyś teraz porównał tą pierwszą walkę swoją do tej dzisiejszej, to jaka jest różnica między tamtym Tomkiem, a Tomkiem z dzisiaj? Wydaje mi się, że no teraz coś tam mniej więcej wiem, co tutaj w tym oktagonie można robić, a wtedy nie wiedziałem, bo to nie była moja bajka. Jakieś więcej luzu może takiego, że nie mam takiego stresu i spięcia i tyle, no a co tam, umiejętności dalej nie ma. Jak to nie masz? No to nie ćwiczysz, nie trenujesz? No czasami do walki trenuję, ale no nie jestem zawodowcem, trenuję bardziej frikowo. Dużo się cały czas mówi o tym Royal Division nieszczęsnym. Powiedz mi, jak ty się to plątałeś w ogóle? Miałem tam zawalczyć, no i wszystko szło zgodnie z planem, aż stała się jakaś drama, co oni tam zrobili, to wiadomo. No i później przejąłem to po Królikowskim, w sensie oni mi dali taką opcję, żebym tam medialnie to jakoś poprowadził czy coś, no i co, i później wyszło jak wyszło. I nadal się to ciągnie za tobą nieszczęście. Nie, no nie ciągnie, tylko... Nie, no ja na przykład ciągnę właśnie ten temat. No właśnie ty. Ale tak to nie. Tylko ja. No. Ale na konferencjach w ogóle nikt cię o to nie pytał. Może coś się zdarzyło. No. Ale no nie tak dużo jak ty, no. No dobrze, to zmieńmy temat w takim razie. Jak myślisz, kto wygra główny event dzisiejszy, main event? Myślę, że Cassio wygra chyba. Chyba czy wygra? No, ma duże szanse na wygraną. Chyba wygra. A te małe rękawice nie zmienią? No dlatego mówię, że dużą szansę ma, ale... Nie taką 100% chyba. Czyli jakby był w dużych rękawicach, to 100%. Myślę, że 80 dla Cassiusza procent jest. A te 20 to zawsze może się coś wydarzyć. A Jaś Kapela i Bagieta? Czy ciebie rusza ta... Wydaje mi się, że Bagieta może wygrać, ale powiedziałbym, że Kapela też ma duże szanse. A z kim byś wolał zawalczyć ty osobiście? Kto cię bardziej denerwuje? Z nich? Z dwoma naraz mogę. Naprawdę? Nie, no, z dwóch naraz bym nie dał rady, bo by się rzucili jak pojeby. Ale no, ciężko, no nie wiem, no Kapele pewnie bym. A dlaczego? Tak o. Wszyscy go tak chcą bić i wszyscy ten, więc ty idziesz za Tumem, rozumiem. No dobra, to Bagieta może być. No dobra, to Bagieta na następnym Prime'ie. Ja się wyzwań nie boję, tak jak mówiłem. No dobra, a jeszcze się zapytam o tego kamerzystę, pociągnę temat. Powiedziałeś, że chciałbyś z nim właśnie zawalczyć. No to, że cię wkurzał, okej, rozumiem. Ale co jeszcze jest takim zapalnikiem, że właśnie z nim i to jego jako pierwszego podałeś? Oj, to nie są rzeczy na internet. No jak to nie właśnie? To są rzeczy na internet, na YouTube. Dawaj. Nie. Chociaż trzy aspekty. Dobra, wkurza cię, co jeszcze? Wkurwia i denerwuje. A na przykład na stopie zawodowej wy się pokłóciliście w pewnym momencie? Nie dogadywaliście się? Na stopie ogólnej. W ogóle? Ogólnej. W sensie pogadamy, ale to nie jest to, co kiedyś. Mhm. Czyli nic mi nie powiesz, nie zdradzisz więc. Nie. To są aż tak grube tematy? Nie będę nic więcej mówił. Czyli to są aż tak grube tematy? Ale to wygląda. Słuchaj, dzięki Tomek, życzę ci powodzenia w przyszłości. Trzymaj się. Dziękuję.